Cześć! Witam Cię w kolejnym dniu treningowym. Dzisiaj mamy czwartek, a jak czwartek, już na pewno się przyzwyczailiście do naszych czwartkowych treningów, jest kumite. Od samego początku tygodnia, poczynając od poniedziałku, staraliśmy się Was wprowadzić w nasze tajniki karate od podstaw. W poniedziałek były podstawy słowne, etykieta, słownictwo japońskie. We wtorek były podstawowe uderzenia, w środę były podstawowe pierwsze dwa kata, Heian Shodan, Heian Nidan, a w dniu dzisiejszym zajmiemy się kumite. Na samym początku powiem Wam w ogóle, co to jest kumite. Kumite jest to bezpośrednia walka z partnerem bądź przeciwnikiem. Umiejętność walki jest nam bardzo potrzebna do treningu karate. Dlaczego? To znaczy, że umiemy zastosować swoje techniki, które na co dzień trenujemy tutaj na sali czy w innych miejscach treningowych. Dzisiaj zaczniemy, słuchajcie, spokojnie od Kihon Ippon Kumite, czyli jest to kumite z przejściem do przodu i z przejściem do tyłu. W momencie, kiedy będziemy wykonywać przejście do przodu, wykonujemy atak, później wracamy z powrotem do pozycji wyjściowej, czyli pozycji zenku tsudachi, którą się nauczyliście we wtorek. Wchodzimy do gardy, czyli pozycji startowej i będziemy szli dalej do przodu z atakiem, z kolejnym atakiem na pas żółty. Jeżeli będziemy wykonywać krok w tył, to znaczy, że będziemy się bronić. Będziemy bronić się ręką, tą, która noga jest z przodu, a kontratak będziemy wykonywać przeciwną ręką do nogi z przodu. Zapraszam dzisiaj kumite, dokładnie Kihon Ippon Kumite na pas żółty. Biegniemy sobie w miejscu na początek. Ważna rozgrzewka. Dogrzejemy całe ciało po to, aby nas słuchało przy treningu. Żeby ręka nam szła w centrum, żeby ręka nie leciała w lewo ani w prawo. Więc dlatego sobie biegniemy. Pracują ręce. Koordynacja. Prawa ręka, lewa noga. Lewa ręka, prawa noga. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Tak, żeby się rozruszać. Troszkę wyżej kolanka podnosimy. Ręce zostają, teraz będziemy skakać nogami. Wąsko, szeroko. Hop, hop. Raz, ich, ni, san. Możesz dołączyć razem ze mną do liczenia. Ich, ni, san. Głośniej. Trzy, go, rak, sich, hacz, kiu. Dżu, nogi przód, tył. Raz, dwa, trzy, cztery, ich, mi, san, shi, go, rok, sich, hacz, kiu, dżu. Podskakujemy obu nóż do góry. Ha. Podskakujemy, podskakujemy. Skręto skłony. Ha. Skręty tułowia mocno, mocno pracujemy rękami. Prawa ręka do przodu, lewe bioderko w prawą stronę. Jeszcze skaczemy obu nóż, ręce na biodra. Skaczemy przód, tył. Przód, tył. Przód, tył. Hop, 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 hop. I twarzą, hop. I do góry, skaczemy do góry. Pełny pajacyk. Ich, mi, san, shi, go, rok, sich, hacz, kiu. Dżu, bardzo dobrze. Zatrzymaj się powolutku. Popraw kimono. Głowa. W lewo patrzymy. W prawo patrzymy. I w lewo. I w prawo. I patrzymy się do góry. I na dół. I góra. Lewo. Prawo. Dół. Prawo. Lewo. Góra. Dół. Prawo. Lewo, góra, dół i patrzymy się przed siebie, razem na siebie. Krążenie ramion w przód, obszernie zabieramy pączki ze stołów. Zabieramy, zabieramy. Krążenie, raz, super. I w drugą stronę, do tyłu. Teraz wyrzucamy z siebie te pączki, które wcześniej zabraliśmy. Mocno, 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 krążenia, krążenia. I raz, i dwa, pięknie, ręce na bioderka. I robimy kółeczko. Kółeczka, kółeczka, kółeczka. Pięknie. I w drugą stronę. Pięć razy.
Sa, shi i go. Bardzo dobrze. Przyciągnij prawe kolano, dociągnij do klatki piersiowej, trzymaj równowagę, stabilizację pozycji i zmieniamy. Raz. Drugie kolanko, klatka piersiowa. Utrzymaj stabilizację. Bardzo dobrze. Przeskakujemy sobie z lewej na prawą. Biegnij w miejscu, dołóż uderzenie, swobodnie, swobodnie uderzamy, bez żadnych napięć. Z luzu bierze się siła, także nie musimy w ogóle napinać mięśni teraz. Luz, luz, luz. Puść barki, nie pracuj barkami do góry. Luźniutko wypuszczamy powietrze i uderzamy przed siebie. O, jeszcze 10 sekund. 8, 6, 4, 3, 2, 1. Super. Stajemy w pozycji Misubidachi. Razem pięty, szeroko palce, ręce wzdłuż ciała. Ukłon do siebie. Os. Pozycja. Joj. Czyli pozycja gotowości do walki. Przygotowanie, słuchajcie, do kumite. Wymagania egzaminacyjne na pas żółty. Ćwiczymy razem ze mną. Stajemy w pozycji Zenku Tsudachi. Lewa noga do przodu, czyli Hidari Zenku Tsudachi. Jeżeli chcielibyśmy dać prawą nogę do przodu, nazwalibyśmy to Migi Zenku Tsudachi. Ale teraz stajemy na lewej, czyli Hidari. Trzymamy pozycję Geda Barai. Pierwsza technika w kumite na pas żółty wygląda następująco. I na końcu wydech. Ta technika nazywana jest Oidzuki Joda. Jeszcze raz popatrz. Ho. Oidzuki, czyli technika wykonana na wysokość głowy partnera. Jeżeli nie masz przed sobą partnera, wykonujemy daną technikę na wysokości własnej głowy. I jeszcze raz. Wracamy do pozycji Geda Barai. Dołączamy do mnie. Teraz zapowiadamy technikę. Powtórz po mnie. Oidzuki Joda. Super. I na liczenie atak. Echi. I do tyłu ni. Geda Barai. Echi. Ni. I do tyłu Geda Barai. Nie zapomnij o wydechu. Echi. Wydech. Ni. Geda Barai. Echi. Ni. Echi. Ni. Echi. Ni. Ecz. Możesz przy tej technice delikatnie otworzyć biodro po to, aby Twój zasięg techniki był większy. Popatrz na różnicę. Moje biodro, które jest teraz nieotwarte, technika kończy się w tym miejscu. W momencie, kiedy otworzę biodro, tu kończyła się technika. Otwieram biodro raz. Popatrz, jaka jest różnica. Co najmniej 25 cm. Tylko przez to, że otworzyliśmy biodro. Mamy zasięgu do naszego partnera, naszego przeciwnika. Wracamy do pozycji. I uderzamy. Oidzuki Joda. Ecz. Mi. Do tyłu. Ecz. Mi. Do tyłu. Ecz. Mi. Do tyłu. Ecz. Mi. Do tyłu. Jeszcze dwa razy. Ecz. Mi. Do tyłu. Ecz. Mi do tyłu. Bardzo dobrze. Rozluź. To była pierwsza technika występująca w Kihon Ippon kumite na pas żółty. Oidzuki Joda. Zostały nam jeszcze dwie techniki. Później zrobimy trzy obrony, a na koniec zrobimy sobie, słuchajcie, razem ze mną walkę. Zobaczymy, kto wygra, kto będzie skuteczniejszy. Stajemy w pozycji. Joj. Hidari Zenku Tsudachi Geda Barai. Jime. Druga technika nazywana jest Oidzuki Chuda, czyli przejście z uderzeniem na wysokość własnego teraz brzucha. I do tyłu wracamy do pozycji Geda Barai. Dołącz do mnie. Ecz. I do tyłu ni. I Geda Barai. Ecz. Mi. Do tyłu. Ecz. Mi. Do tyłu. Ecz. Mi. Do tyłu. Ecz. Mi. Do tyłu. Jeszcze dwa razy. Ecz.
Mi, do tyłu. I ostatnie powtórzenie. Edge. Mi, do tyłu. Bardzo dobrze. I rozluźniamy. Tak jak po pierwszej technice, tak i po drugiej. Wprowadzamy nasze ciało w stan luzu, lekkości. Swobodnie sobie przeskakujemy z lewej nogi na prawą nogę. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Bardzo dobrze. Trzecia technika, po to mocno rozluźniamy, ponieważ trzecia technika to będzie pierwsze kopnięcie. Kopnięcie, które nazywa się Maigeri. Mieliście okazję poćwiczyć Maigeri razem z senseiem Piotrem na wtorkowym treningu. Więc stajemy w pozycji joj. Do przodu. Hidari Zenku Tsudachi Geda Barai. Edge. Bardzo dobrze. Teraz do kopnięcia dokładamy gardę, która nam podtrzymuje stabilizację, ułatwia nam kopnięcie. Popatrz na technikę. Maigeri. Kopnięcie. Cel. Raz. I odkładam nogę. Dwa. Wracam. I kopnięcie. Raz. Kładę nogę, bo chcę położyć. A nie noga ciągnie mnie do przodu. Popatrz, jak wyglądałaby technika źle. Ani nie ściągnąłem pozycji, ani nie ściągnąłem kopnięcia. Nawet nie utrzymałem równowagi. Od razu moja noga pociągnęła mnie ze sobą do przodu. Nazywa się to kontrola, słuchajcie, własnego ciała. Każdy karateka musi umieć kontrolować własny ruch, własną technikę, własną obronę. Wykonujemy jeszcze raz, pokazuję teraz prawidłowe kopnięcie. Wydech i odkładam nogę do przodu. I garda również idzie razem ze mną. I do tyłu. Dołącz kopnięcie Maigeri. Ecz. Mi do tyłu. Wydech przy powrocie nogi. Ecz. I odkładam nogę, bo chcę położyć. I mi do tyłu. Ecz. I odkładamy. Mi do tyłu. Ecz. I odkładam nogę. I wracamy do pozycji startowej. Jeszcze dwa razy kopnięcie. Ecz. I raz. Mi do tyłu. Ecz. I odkładam nogę. Ni. I ostatni raz. Ecz. I odkładam. Raz. Bardzo dobrze. Rozluźnij. Pozycja joj. Zaraz za. A teraz będziemy się uczyć obrony. Obrony, czyli tego, słuchajcie, na czym polega nasze karate. Na sztuce samoobrony przed atakami, które będą skierowane w naszą stronę. Oczywiście, aby to nigdy nie nadeszło. Ale słuchajcie, do wymagań egzaminacyjnych również musimy się umieć bronić przed technikami. Teraz robimy naukę obrony przed atakiem Oizuki Jodan, czyli przejście z uderzeniem na naszą głowę, czyli na wysokość naszej głowy. Ja będę prowadził, będę pokazywał teraz, słuchajcie, bokiem, żebyście widzieli pozycję. Stoję w pozycji joj, ustawiacie się twarzą do mnie w pozycji joj. Wyobrażamy sobie, że przed nami jest, tak jak ja to zawsze mówię, Kung Fu Panda, która będzie z naszym partnerem pomocniczym do nauki obrony. Kung Fu Panda będzie atakowała nas teraz Oizuki Jodan. Wyobrażamy sobie naszego przeciwnika. Jest atak na głowę. I teraz tak. Na mój sygnał edge, nasza lewa ręka będzie robiła obronę. A nasza prawa noga robi krok w tył. W jednym czasie robimy obronę z atakiem. Popatrz. Raz. Otwarte biodro. Blok AGU-kę wyrzucił nasz atak do góry. Jesteśmy przygotowani do kontrataku. I ręka, która jest na naszym hikite, robi kontratak. Teraz biodro mamy bardzo mocno zamknięte. Łokieć dociśnięty do środka kręgosłupa i nasz kontratak dochodzi przeciwnika. Jeszcze raz pokażę. Na sygnał edge jest blok, lewa ręka, prawa noga z tyłu. I ręka, która jest na hikite, robi kontratak. I teraz pokażę z przodu, twarzą do Was. Jest atak na twarz. Raz. Lewa ręka obrona, prawa noga z tyłu i kontratak. Dwa. W taki sam sposób również będziemy się bronić przed Oizuki Jodan. Troszeczkę inaczej będzie to wyglądało przy Maigeri. Ale teraz robimy, słuchajcie, obronę przed atakami ręcznymi. Ja ustawię się twarzą do Was. I zaczynamy. Razem ze mną robimy blok, a później razem ze mną robimy kontratak. Uwaga, startujemy. Ecz! Ho! Jest obrona. Jest nasza broń przygotowana, kontratak. Ni! Ho! Bardzo dobrze. I wracam do pozycji
Joj, jest to pozycja gotowości do walki. Jedziemy dalej. Ecz, blok, mi, atak. Bardzo dobrze. I pozycja joj. Ecz, mi. I pozycja joj. Dokładamy wydech. Ecz, zamknięte usta, to jest blok. Po co zamykamy usta? A po to, słuchajcie, żebyśmy wewnątrz siebie zmagazynowali jak największą siłę, jak największą energię do tego naszego kontrataku. Żeby ten kontratak był tylko jeden. Żeby już nie wystarczyło, słuchajcie, nic robić. Jeden kontratak, robi ukłon, idę do domu. Uwaga, ecz, blok, mi, atak. I powrót do pozycji. I dokładamy wydech. Ecz, mi. Teraz wydech otwarty, wyrzucam z siebie. Ecz, zamknięty wydech. Mi, otwarty. Bardzo dobrze. I trzy razy jedziemy razem ze mną. Blok, atak, oczywiście na dwa sygnały. Z mocnym wydechem. Ecz, mi. I powrót. Ecz, mi. I powrót. I ostatni raz. Ecz, mi. I powrót. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że udało Ci się obronić przed oczywiście naszym wyobrażonym Kung Fu Panda, który zaznajamiał się z techniką Kung Fu, z dyscypliną i nie było dla nas żaden atak straszny, więc zrobiliście obronę. Przechodzimy do drugiego etapu obrony, czyli obrona przed uderzeniem na naszą strefę brzucha, czyli po japońsku, tak jak się uczyliśmy, strefa czuda. Ciekawe, czy wiecie, jaki blok byśmy mogli zastosować. Teraz każdy z Was zastanawia się, jaki blok możemy zastosować, żeby obronić się przed atakiem na strefę brzucha. Możesz powiedzieć mamie, tacie, komu, kto stoi koło Ciebie, powiedz, jaki blok mógłbyś zastosować przed uderzeniem na brzuch. Mówimy, nie wstydzimy się. Jak nikogo nie masz obok siebie, to powiedz do mnie. Ja oczywiście nie słyszę, ale wiem, że wiesz. To teraz ja mówię blok Sotouke. Blok Sotouke, jak również blok Uchiuke, a przy dużych różnicach wzrostowych blok Gedabarai możemy zastosować przy obronie na naszą strefę brzucha. I ćwiczymy taka sama zasada. Blok wykonywany lewą ręką. Raz. Prawa noga z tyłu. Ręka na hikite i uderzenie. Dwa. I powrót do pozycji. Jeszcze raz popatrz na mnie. Ecz. Blok raz, w tym momencie wyrzuciliśmy rękę przeciwnika na zewnątrz, w tym kierunku. Pamiętajcie, żeby ręka, która broni, nie była poza waszym centrum. Ani w tą stronę, popatrzcie, jestem bardzo odkryty, czyli blok mi się nie udał. W tą stronę, no też mi się blok nie udał. Jestem dalej odkryty. Ja wykonuję tylko blok, więc mój przeciwnik dalej może zaatakować. Ręka jest w tym, w tej strefie, w strefie centrum. Środek ciała, czubek głowy, nos, broda, splot słoneczny, pępek. To jest nasz środek ciała i ten środek ciała jest blok. Jak widzicie, teraz się obroniłem, tu nie ma miejsca ataku, jest mój łokieć, tu nie ma, jest moja ręka, która zawsze może zareagować czy w lewo, czy w prawo, czy w dół, czy w górę, a druga ręka jest oczywiście gotowa do ataku. I robimy kontrę raz. I jeszcze raz wykonujemy razem. Ecz. Raz. Mi. Dwa. I powrót do pozycji. Jo. Na mój sygnał. Jedna technika na drugi kontra. Ecz. Mi. I wracam. Ecz. Mi. I wracamy. Ecz. Mi. I wracamy. Ecz. Mi. I wracamy. Jeszcze raz mocno. Ecz. Mi. I wracamy. I ostatni raz. Ecz. Mi. Bardzo dobrze. Pozycja jo. Ekstra. Słuchajcie, wchodzimy do trzeciego etapu. Trzecim etapem jest dosyć trudna obrona, ponieważ musimy wygrać z nogą przeciwnika. Jak wiemy, nasza ręka oczywiście jest mniejsza od nogi, jest słabsza od nogi. Więc musimy troszeczkę sobie, słuchajcie, pomóc naszym ciałem. Ja Wam zaraz pokażę, o co chodzi z tą pracą ciała. Stoję w pozycji joj. Teraz tak samo, powtórz na głos, jaką obronę byś zastosował przy
kopnięciu Majgeri przez Kung Fu Pandę. Powiedz w lewo, powiedz w prawo. Jak nie ma nikogo, powiedz do mnie. Mam nadzieję, że wypowiedziałeś to, co teraz ja powiem. Jest to blok Gedanbarai. Gedanbarai. Ręka z góry. Z góry. Z góry. Wieszam w dół. Wyrzucam nogę przeciwnika na zewnątrz i robię kontratak. Dla najmłodszych, słuchajcie, najlepsza nauka bloku Gedanbarai. Mamy dwie ręce. Ręka, która broni. Leci na stację. Tu jest stacja. Tutaj są tory. I ta ręka będzie zjeżdżała po tych torach. Zjeżdża po torach. Zjeżdża po torach. Widzicie? Mamy pociąg. Zjeżdża, a automatycznie nasze tory zamieniają się w pociąg. A nasz pociąg zamienił się w tory. Widzicie? Taka mała, krótka zabawa. Najlepszy sposób tego, żebyście zrozumieli, jak wygląda blok Gedanbarai. Czyli jedziemy. Pociąg na tory. Ręka zjeżdża w dół. Noga w tył. Wyrzuciłem nogę na zewnątrz partnera i robię kontratak. Ni, ho! Bardzo dobrze. Wchodzimy. Postaraj się teraz zrobić razem ze mną. Pociąg na tory. Idź, ho! Pociąg zjechał. Kontratak. Ni, ho! Bardzo dobrze. Super. Jedziemy. Idź, ni. I wracamy. Idź, ni. Super. I wracamy z powrotem. Jeszcze trzy razy. Idź, ni. I wracamy do pozycji. Ecz. Ni. I wracamy do pozycji. I ostatni raz powtórzenie. Ecz. Ni. Bardzo dobrze. Rozluźnij, rozluźnij, rozluźnij. Przeskok z lewej, prawej, z lewej, prawej, z lewej, prawej. Bardzo dobrze. Pozycja. Joj. W trzecim etapie naszego treningu odbędziemy razem ze mną walkę Kihon i Pon Kumite. Misubidachi. Ukłon Rei, pozycji Misubidachi. Jeszcze raz, oddanie sobie szacunku, ponieważ teraz będziemy ze sobą oczywiście przysłowiowo walczyć. Ukłon Os, Os. Ja ustawię się bokiem, tak żeby każdy z Was widział, chociaż nie, ustawię się przodem, ponieważ będę osobą, która będzie atakowała. Ja podchodzę do Was, odmierzam dystans. Moje opuszki palców muszą dotykać wysokości barków mojego przeciwnika, mojego partnera. Do tyłu wykonuję pozycję Zenku Tsudachi Gedanbarai. To znaczy moja prawa noga idzie do tyłu, moja lewa noga zostaje z przodu, a moja lewa ręka wykonuje blok Gedanbarai. Zaczynamy. Ecz! Ja jestem gotowy. Ty w tym momencie stoisz w pozycji Yoi. Ja podchodziłem, odmierzałem dystans. Ty stoisz w pozycji joj i czekasz teraz na mój atak. Uwaga, ja jestem przygotowany. Mam nadzieję, że ty również. Ja robię atak Oizuki Jodan. Ty wykonujesz obronę Agełkę Yakutsuki. Czyli blok z kontratakiem. Uwaga, zaczynamy. Oizuki Jodan. Ecz. Blok i kontratak. Super. Ja wracam do pozycji startu. A ty wracasz do pozycji gotowości do walki Yoi. Jeszcze raz. Oizuki Jodan. Ecz! Obrona kontra. Ni! Wracam. Jesteś w pozycji Yoi. Jeszcze dwa razy. Ecz! Ni! Do tyłu. I ostatni raz. Mocno. Skiaj. Zrób okrzyk przy kontrataku. Ecz! Agełkę. Kontra. Super. Bardzo dobrze. Mój drugi atak. Oizuki Jodan. Będę atakował na Wasz brzuch. Więc stosujemy obronę Sotouke Gyakutsuki. Blok i kontra. Uwaga. Zaczynamy. Oizuki Jodan. Ecz. Blok i kontra. O, dobrze, dobrze. Poczułem na swoim brzuchu. Drugi atak. Mi. Blok i kontra. Bardzo dobrze. Pamiętaj o oddechu. Trzeci. Sa. Super. Wraca. Shi. Bardzo dobrze. I ostatni mój atak. Mocno z okrzykiem. Go. Pa. Oż zrobiłeś kontrę. Bardzo dobrze. Super. Gratulacje dla Ciebie. I trzeci mój atak. Kopnięcie Maigeri. Pokażę Ci jeszcze Twój blok. Czyli stoisz w pozycji Yoi. Do tyłu, pociąg na tory, Gedanbarai,
i kontratak. Uwaga, moje kopnięcie Majdy. Ustaw się w pozycji, oj, przygotuj już rękę. Przygotuj rękę do obrony. Ecz. I kontratak. Kontratakujemy w tą strefę. Wyrzuciłeś moją nogę mniej więcej w tym miejscu. Tu sobie atakujemy w bok ciała, bądź atak na brzuch. I wracamy. Drugi atak. Ni. Bardzo dobrze. Wracamy. Trzeci. Sam. Super. Wracamy. Jeszcze dwa razy. Shi. Bardzo dobrze. Super blokujesz. Moja noga nie jest wcale lekka. Swoje waży, więc bardzo dobrze ci idzie. I ostatni, piąty atak. Mocno skiaj. Ecz. Ba, dobrze. Aż sensei wygięło w bok. Bardzo dobrze ci poszło. Pozycja. Joj. Zawsze po walce. Czy na egzaminie, czy na treningu. Oddajemy sobie szacunek. Ukłon. Os. Bardzo dobrze. Ja się przybliżę. Podejdź teraz do mnie. Przysłowiowo. Podejdź do telefonu, do telewizora. Mniej więcej odmierz dystans. Tak do mojej wysokości. Trochę ręce do góry. Nie jestem łatwym partnerem. Ale... trzeba, słuchajcie, od razu, od początku, ostro do przodu. Super, odmierzyłeś dystans. Teraz do tyłu. Hidari, Zenku Tsudachi, Geda Barai. Jime! Super. Teraz masz lewą nogę z przodu. Lewą rękę masz na dole, w pozycji Geda Barai. Prawa twoja ręka jest w Hikite. Ja ustawiam się w pozycji Oi. Będziesz teraz we mnie atakował. Oi Dzuki Jodan. Przejście z uderzeniem na moją głowę. Ja robię reakcję obrony z kontratakiem. I zaczynamy. Zapowiedz technikę, powiedz głośno. Oi Dzuki Jodan. I zaczynamy. Esz. I powrót nini. Jeszcze raz. Esz. Nini. Esz. Nini. Jeszcze dwa razy. Ecz! Mi! I ostatni raz, mocno zrób okrzyk kiaj w domu. Zrób okrzyk, dodaj sobie siły, dodaj sobie energii przy ataku. Ecz! A! Mi! Powrót. Bardzo dobrze. Super atak Oidzuki Jodan, zaliczony na piątkę. Teraz wykonaj atak Oidzuki Chudan, czyli na wysokość mojego brzucha. Obniż rękę w dół. Możesz uderzać na wysokość własnego brzucha, bądź mniej więcej jak masz, dobrze widzisz mnie, to wykonujemy technikę na moją strefę czuda. Uwaga, przejście z uderzeniem na brzuch i moja obrona. Ecz! Mi! I powrót do gardy. Ecz! Mi! Super! Trzeci atak twój. Sam! Trzy! Bardzo dobrze. I ostatni atak mocno. Go! Ro! Wracamy do pozycji. Bardzo dobrze. Zaliczyłeś już 66% naszej walki. Kolejny twój atak. Kopnięcie Maigeri na moją strefę czuda. Ja wykonuję obronę i kontratak. Ustaw się w pozycji. Lewa noga z przodu, prawa noga z tyłu. Garda spięta mocno. Widzisz cel. Głowa skierowana w tam, gdzie będziesz kopał. I zaczynamy. Ecz! Ni! Ecz! Ni! Bardzo dobrze. Ecz! Ni! Super, jeszcze dwa razy. Ecz! Ni! Bardzo dobrze. Ecz! Ni! Świetnie! Jak po każdej walce. Misu Bidachi, razem pięty, szeroko palce, ukłon, os, os. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy trening. To było takie wprowadzenie, pierwszy taki temat, delikatnie ruszony, w temacie kumite, kihonu i pon kumite, czyli bezpośredniej walki z partnerem, z przeciwnikiem. Były to wymagania do egzaminu na kolor pasa żółty. Oczywiście jak wrócimy już na salę, będziecie mieć możliwość stanięcia już przed partnerem, przed przeciwnikiem
i będziecie mogli wykonać już to wszystkie te techniki na żywo, chociaż moglibyście spokojnie wykonać te techniki bądź poprosić rodziców, żeby Wam powystawiali rękę na głowę, wystawili rękę na brzuch, zrobili delikatne uniesienie nogi, żebyście mogli poćwiczyć reakcję bloków. Kontratakami zajmiemy się na Akademii, ale reakcję bloków. Stoisz, tata, mama, brat, siostra, atak, robisz reakcję. Raz, na brzuch, dwa, na kopnięcie, trzy, wyrzucasz tą nogę. Przypominam, wszystkie te bloki muszą się kończyć w centrum. Nie wchodzimy ani na lewo, ani na prawo. Wszystko ma swój cel i swój kierunek. Dziękuję Ci za trening. Życzę Ci miłego popołudnia, wieczoru czwartkowego. Przypominam, zapraszamy o godzinie 17 na live. Mistrzu widać. Ukłon. Rej. Os. Dziękuję bardzo i życzę Ci powodzenia.